Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście FIFA 22 Ultimate Team i w dzisiejszym materiale przede wszystkim omówimy sobie swapy, które wczoraj się pojawiły. Powiem wam co wybieram, dlaczego, porozmawiamy sobie o tym wszystkim i zaraz się dowiecie jak to będzie u mnie wyglądało. Po drugie, rozegraliśmy kwalifikacje w FUT Champions do końca i nie będę wam spoilerował, ale to co się dzieje ostatnio z moją formą, mam nadzieję, że nie jest chwilowe, tylko że zostanie na dłużej. A już więcej nie będę mówił, po prostu obejrzyjcie sobie te mecze sami i myślę, że wam się spodoba, także życzę smacznego, coś dobrego, ja cię sobie tyle co kawę zrobiłem, więc będę sobie popijał. Co do wieczornego live'a, to jeszcze nie wiem co i jak, no bo wiadomo jest mecz Realu Madryt, także dam wam znać, myślę na Instagramie napiszę albo na Facebooku. Także widzimy się na pewno później, tylko nie wiem jeszcze o której i jak dokładnie. No, lecimy z odcinkiem. A więc tak, drodzy widzowie, EA nas uraczyło nowymi swapami i teraz sobie zobaczymy, co tutaj można ciekawego ogarnąć. Tu oczywiście są paczki, jak ktoś potrzebuje foderku albo liczy na to, żeby trafić coś fajnego z totsów na przykład. No mamy Van der Sara, mamy też paczkę 85x20, 90, na to bym nie patrzył chyba, napastnik lub pomocnik 91+, Dalglish jest tutaj, Roberto Carlos. Przez chwilę się zastanawiałem nad tym i najbardziej mi się spodobało, nie to jeszcze jest George Best, Eto, który wygląda naprawdę fajnie, wiele osób w ogóle gra Eto i to jest jedna rzecz, która mi się najbardziej spodobała, czyli 94+ Icon Moment Pack. Mamy tutaj jeszcze Mateosa, ale to jego trafiłem, Mateosem już grałem, więc raczej coś innego weźmiemy. No i jeszcze Piki i Julita na samym końcu. Ogólnie biorąc pod uwagę, że to będzie gdzieś w okolicach czerwca tak naprawdę, bo końcówką maja się skończy, skończy się pierwsza tura, zacznie się druga, a wtedy będziemy pewnie grali FUT Champions jeszcze, więc to tak początek czerwca bym liczył. I biorąc pod uwagę, co my tutaj mamy, to tak, myślę, że za Besta będzie mnóstwo fajnych skrzydłowych, na pewno, podczas totsów tego będzie po prostu pełno. Do tego, Dalglisha też odrzucę, Van der Sara mam. Najbardziej mnie kusi to 94+, bo jak teraz sobie zobaczymy, to jest tak, ikony moment z 94+. Myślę, że Henry nie byłby jakiś fatalny, więc to też tak nie możemy mówić. Półtorej bańki kosztuje. Puyol, grałem na tego Puyola i nie tak łatwo go przejść na pewno, więc z Puyola jeszcze tak nie byłbym jakoś niezadowolony. Na pewno bym nie chciał trafić Baresiego, Xaviego, Beckhama, no chyba też raczej nie, on kosztuje pół bańki. Ivan Bastena oraz Baggio. Także jest wielu zawodników, których można by trafić, kurczę, to mogłoby być naprawdę fajna paczka. No bo jak widzicie, mnóstwo jest kart dobrych do trafienia. Razem nam wychodzi 18. I tą paczkę sobie otworzyć w dobrym momencie na totsach. Zaraz jeszcze zobaczę, jakie totsy będą, kiedy będziemy kończyli sobie te swapy drugą turę mniej więcej. To chyba o tym Quint pisał, zaraz wam powiem. W momencie, gdzie będziemy mogli odebrać już te końcowe wyzwania, będziemy już po totsach Community, Premier League, Bundesliga, La Liga i totsy Ligue 1 prawdopodobnie będą dostępne, więc bierzcie pod uwagę, ilu zawodników będzie można mieć naprawdę świetnych, tanich i wcześniej niż otrzymamy te paczki. Także ja bym to zrobił po prostu for fun, tą paczkę 94+ Icon Moments, bo nigdy takiej nie otwierałem. A do tego sobie możemy wydać 5 jeszcze innych rzeczy, więc za 5 co może być tutaj najfajniejsze, zobaczmy. Tutaj 8-2, no można byłoby tak zrobić, 8-3, 8-4, ale chyba bym wolał to co wybrałem teraz. Chyba zostanę z takim pakietem, czyli 8-5+ oraz Icon Moments Pack. I tak by było spoko, bo to już 8-5+ moglibyśmy odebrać niedługo, no nie? Czyli tak naprawdę, jakbym zrobił sobie to offline, to mógłbym przygotować tą paczkę na start totsów już teraz nawet. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zrobić wszystkie offline i można otwierać pakę. Spróbujemy, może się uda. No, może się uda pierwszy raz zrobić 6-0 w kwalifikacjach. Zaraz się okaże. Tak naprawdę licząc kwalifikacje i FUT Champions, to mam 16 spotkań z rzędu wygrane.
O, Kamavinga. Ja nie wiem, czy grałem już na tego Kamavinga. Chyba nie. Teraz. Kaka z czuba, po prostu, gol. Kaka jest totalnym kozakiem, naprawdę, kapitan. Ale pięknie. 9-4 bardziej to ty. Kurde, nie, no. Varan. Pierwszy strzał na bramkę z zełba. O kurde, ale wyklikane. W końcu znalazłem lukę tutaj w tym autobusie. Ale wy też a propos swapów, to nie słuchajcie tak na sztywno, co trzeba wziąć. Pomyślcie, co wy potrzebujecie, co wam by się przydało. Ej, ostatnio lobiki tak wyczute już mam, że to jest piękne. Ale szkoda. Chociaż João Cancelo, uwielbiam go. No po prostu go uwielbiam. To jest najlepszy śpiewak, jakim grałem. Nie chcę innego. I Rage Quit, czyli 6-0 w kwali. Oj, oj, oj. Fajny składzik. Dawaj tutaj, pójść dwójeczkę. Tak jest. I lobikiem. Cyk. Siata. O kurde. Nie siadł lobik, to weszła siata, poprawka. Siatę dajta. O, 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 o. A to jest klasyczny przykład kick-offa. Próbowałem się tak z 5 razy przyłączyć na tego obrońcę, który tam został. Nie udało się. João Cancelo, może ja go może dam na atak? Drodzy widzowie, mamy Rage Quit. 7-0. Nie wytrzymał gość presji. W przerwie wyszedł. Cyk, siódemeczka. Oj, oj, oj. Patrzcie jeszcze raz. Tu się odbija. Kilian łapie piłkę. I siata. Idealnie. O, SN i kęcik razem z Tavernierem. Ho, ho, ho. Szkoda, że nie w tocach jeszcze. Może będą w sumie. Jo! Może tak? Ej, to jest po prostu Cancelo. Ricardo Kaka z lewej nogi. Ale zapakował. Może być 8 zaraz. Nie wychodzi? Chyba zmiana jakaś, może full dojazd. A nie, jednak 8. Eusebio. Boję się go trochę. Po co ja to jeszcze raz podawałem? Nie mam pojęcia. Ale sobie klepnąłem jeszcze tak. Proszę, nie zagraj mu tutaj, nie zagraj mu tutaj. Nie wierzę. Nie chcę nic mówić, że powinieneś prowadzić 3-0. No powinienem i dostałem teraz bramkę, to już zabił w 45. Nie chciałem tam ślizgiem jechać. To był jego jedyny strzał. Tutaj. Ale gęsto. Ale może się uda z kontrą wyjść. I po linii. Kto tam jest? Na długim. Kilian! Tak! I tak się bałem, żeby ta piłka dobra doszła. Tak! W końcu! Ale mnie... Ty, Gamoniu. Kilian Mbappé. 3-1.
Rysiu, lobuj dziada, lobuj i kończymy to. 4-1. Mamy 9-0 w kwali. To będzie naszym ostatnim rywalem. Okej. Dobra. Skład to jedno. Jak będzie grał, to drugie. Ale zapakował. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Kurde, nie mogę sobie z tym w ogóle. Ale gra te podania. Ohohoho. Szanuję, szanuję bardzo. Strasznie ciężkie są do przejęcia. Idealnie w tempo. Kaka, pięknie. 2-1, powoli, spokojnie grać swoje, uważać na prostopadłe. To nie będzie łatwe na pewno, no ale 10-0 to nie jest coś, co się robi za każdym razem. Nie wiem, czy zauważyliście, ale asysta z krzyżaka w takim momencie. Fajnie siadło. Ładnie to znalazł, cholera. Ja kryłem Griezmana, tutaj mi wjechał następny. Bamba. Nie. Powiedzcie, że to jest żart. O shit, może być gol. No niestety, chyba GG. To była akcja decydująca o tym spotkaniu według mnie. No niestety, już teraz ryzykuję, full wszyscy do przodu, trudno. Ale szkoda. Karny, 89. Jeszcze mi obroni. To jest... Przepraszam. Jest 4-3, ale... Kilian impostor w tym meczu, niestety, drodzy państwo. Chcesz, jakbym miał piłkę, chociaż... Nie, już nie zdążę. Ajajajajajajaj. No wpadł. Co za mecz w ogóle, to był dziwny. Ale dobre emocje. No 9-1 kończymy niestety. Kwali top. No ta setka Mbappé źle uderzona i już później się posypało. Niestety, widzicie, taki malutki błąd. Ale dobre kwali, dobre. Dobra. Twórzmy nagrody na koniec. Może jednak coś da fajnego. Co daje za 9-1? Zaraz zobaczymy. Jakiś foderek może wleci. O nie, to nie, no, to tak to się nie bawimy. Nic nie wleci. Ale dla samej satysfakcji 9-1, super. Na pewno pierwszy mój taki bilans. No nigdy nie zrobiłem 9-1. Chyba raz było. Nie, chyba nie było 9-1 nigdy. O, jakiś dobry walkout. Kevin, nie. La kaka. O, informik jeszcze. I dla kaka. To oddało. I ostatnia paczka. Dawać jakiegoś hero w środku czy coś. Lecą w ogóle hero jeszcze czy już nie? Czy one powinny być cały czas chyba? 8-5. No ostatnie... Czy no 20 spotkań z rzędu ugrać? Tak, no bo licząc 9-0 w kwali i 11 winów z rzędu w Food Champions, to ogólnie w Food Champions jakby trybie miałem 20 winów z rzędu i przegrałem.